Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj chcę Wam pokazać produkty, które udało mi się upolować na promocji w Rossmanie. Nie było to łatwe, ponieważ zebrałam się do tego dosyć późno. Późno się dowiedziałam w ogóle o tej promocji. Byłam w trzech Rossmanach, w tym trzecim jednym, który był tak w miarę schowany, bo nie był to taki wolnostojący Rossman, tylko Rossman w Tesco. Dlatego myślę, że tam było, z tego względu był większy wybór. No i udało mi się kupić parę rzeczy, już Wam pokazuję jakie. Nie byłam nastawiona do tego, że chcę kupić bardzo dużo rzeczy, chciałam sobie kupić podkład. No i głównie podkład, szczerze mówiąc, tak. Podkład to było takie moje główne założenie, chciałam też kupić jakąś szminkę. Ale jak zobaczyłam, w jakim te szminki są w stanie i że nie są pozaklejane, to szczerze mówiąc trochę mi się odechciało kupować tych szminek. Jak widziałam, że niby to były nowe szminki, ale zapakowane i trochę podotykane, więc tych szminek w końcu nie kupiłam. No i tak, byłam nastawiona na kupno podkładu, ponieważ mam Bourjois Healthy Mix, ale on ma, no w ogóle praktycznie nie ma krycia, a szykuje mi się wesele, jakaś tam impreza, więc po prostu chciałam bardziej kryty podkład, z tego względu, że moja cera ostatnio jest taka średnia. Mam jakieś tam wypryski. Małe, bo małe, no ale zawsze lepiej to zakryć. Więc byłam właśnie nastawiona na kupno jakiegoś podkładu, który trochę to przykryje i będzie trwalszy. Linera, no i tej pomadki, ale tak jak mówiłam, z pomadką wyszło tak jak wyszło. Liner potrzebowałam po prostu zwykły, żeby móc namalować kreski, bo nie miałam żadnego linera, nie żadnych kresek. No kresek też, no bo nie miałam linera. Ale jak zwykle, tak jak większość youtuberek, rozgadałam się na wstępie, to jest niepotrzebne. Siatka wydaje mi się, że nie jest duża, patrząc na to, jakie zakupy robiły inne kobiety, że wrzucały tych kosmetyków nie wiadomo ile do środka. Ale ja kupiłam kilka, część z nich też po to, żeby wypróbować, coś Wam może o tym powiedzieć i w ogóle sprawdzić, bo część rzeczy jest polecana, a nigdy ich nie próbowałam. I chciałam spróbować z tego względu, że jest ta promocja. No i zacznijmy od pierwszej rzeczy, którą jest podkład Lasting Finish 25 godzin z jakimś tam Comfort Serum. No i tak, powiem Wam, że z tymi podkładami to tak przeglądałam i byłam nastawiona na kupno podkładu z Maybelline Superstay, Maybelline Superstay. Ale jak popatrzyłam na kolory tego podkładu, to trochę się zniechęciłam, ponieważ ten kolor, który jest drugi w kolejce, czyli taki najjaśniejszy z żółtych, bym powiedziała, bo pierwszy podkład z tej serii, w ogóle pierwszy, on jest tam chyba 0,50 ma numerek, jest różowy, tak samo zresztą jak z Rimmela, jedynka z Rimmela jest też mocno różowa, najjaśniejsza, ale różowa. Dlatego zdecydowałam, że nie będę kupować tego z Maybelline, ponieważ no, za ciemnego podkładu nie chcę mieć. Patrzyłam na różne podkłady, na Rimmela Wake Me Up, na Rimmela Match Perfection, na Maybelline Affiniton, no różne podkłady przeglądałam, czytałam opinie. Ale przypomniało mi się, że któregoś tam razu był właśnie konkurs Rimmela i oni wygrała w tym konkursie i oni właśnie przysyłali, wydaje mi się, że pełnowartościowy produkt, podkład, maskara i jakieś tam próbki jeszcze były. Maskara mi nie podpasowała, podkład nie podpasował mi kolorem, bo była to chyba trójka, trzeci podkład, który jest w kolei, że podkład oddałam mamie i właśnie wczoraj po tym jak zakupiłam podkład z Rimmela, zapytałam się mamy, czy jej się sprawdzał ten podkład i mówiła, że tak. Mam go w kolorze 100 Ivory, on ma SPF 20 i ma tutaj jeszcze napisane, że kryjący podkład, który daje efekt nieskazitelnej cery. I wzbogacono jakieś tam blablabla, nie będę Wam tego czytać, jak chcecie to sobie wejdźcie i przeczytajcie. Ja Wam chcę powiedzieć, co zauważyłam dzisiaj, jak nakładałam ten podkład. Jak widzicie, na twarzy wygląda on raczej naturalnie, ładnie, wydaje mi się, że ładnie się wtopił, przynajmniej moim zdaniem tak jest. Teraz co do koloru. Kolor wydaje mi się, że jest ociupinkę za ciemny, ale tak dosłownie tyci, że tak powiem. Jak przypudrowałam to pudrem, to wydaje mi się, że kolor jest w porządku, zresztą tak jak tutaj na filmie teraz patrzę, to chyba wydaje się w porządku ten podkład. Nie czuć tego podkładu w ogóle na twarzy, nie jest jakiś taki ciężki, nie czuć tak jak czasem są podkłady, że po prostu czuć jakbyśmy mieli ciężki krem. A muszę dodać też, że właśnie mam nakremowaną twarz, także nie było ona sucha. Dałam radę go rozprowadzić, nie było to trudne.
No ale jak widzicie też tutaj prześwitują mi jakieś niedoskonałości, także krycie powiedziałabym, że ma takie średnie, ale też nie jest to tak słabe krycie jak Bourjois Healthy Mix. No ale on ma być lekkim podkładem, więc możemy mu to wybaczyć. No, także tyle myślę o tym podkładzie. Z trwałością nie wiem jak jest, ponieważ dopiero go nałożyłam, ale będę się nim malować na wesele na pewno, także będzie Get Ready With Me z wesela, więc może później dogram Wam następnego dnia, jak to było z tym podkładem, jak on się sprawdził. Ten podkład przed promocją kosztował 40,99. W ogóle wydaje mi się, że oni podrożyli te ceny podkładów, w ogóle kosmetyków sprzed promocji i te, jakie były w trakcie promocji, więc trochę niefajnie, ale patrzyłam na internecie i tak wychodziło jednak taniej w Rossmanie kupić. I następną rzecz, jaką tutaj mam, jest to rozświetlacz z Lovely. To jest ta wersja Silver. Nie chcę Wam nic mówić zbytnio o rozświetlaczu, ponieważ nigdy nie miałam, nie wiem jaki powinien być, ale on ma dosyć spore drobinki i nie wiem, czy tak powinno być, czy nie. Nic Wam nie powiem o tym rozświetlaczu, powiem Wam tylko, że kupiłam go, żeby wypróbować. Jest to mój pierwszy, w ogóle pierwszy rozświetlacz. I rozświetlacz przed promocją kosztował 9,29. Także nawet w tej cenie jakby wyjściowej nie było on drogi. Ale stwierdziłam, że chcę wypróbować ten rozświetlacz, jakikolwiek rozświetlacz, nie wiem, może coś później się wypowiem. Ale jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, to raczej nie mogę Wam dać żadnej opinii, ale jest. Było głośno o nim na YouTubie, także na pewno już go znacie. I kolejna rzecz, jaką tutaj mam, jest to właściwie jeden cień Maybelline Color Tattoo, czyli też cienie, o których było bardzo głośno. I co mogę o nich powiedzieć? No jest to zdecydowanie kolor cielisty. Jest to numer 93. Wzięłam go, bo chciałam taki spróbować od jakiegoś jasnego cienia. No jest on mało widoczny, ale może będzie fajny pod bazę. Pod bazę? Nie. Będzie fajny jako baza. Mam nadzieję, że się sprawdzi jako baza. No tak, naturalny, cielisty. Powiem Wam, że nie było łatwe. Nie było to łatwe, żeby nałożyć ten cień. Nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu miałam trochę podkładu na powiece i to może dlatego. Może gdyby ta powieka była czysta, taka naturalnie jaka jest, to by było w porządku. Ale było to dosyć trudne, żeby to nałożyć. No. Nic więcej też Wam nie mogę póki co powiedzieć o tym, bo nie sprawdzałam, jak sprawdza się jako baza. Kolor, jak mówię, neutralny. Fajnie przykryje wewnętrzne żyłki na powiece, także taki dzienny, powiedziałabym, kolor. Na szybko, bach, 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 nałożyć, rzęsy pomalować i można ruszać. Cień ten kosztował... Cień ten kosztował 25,69 przed promocją. No także też wydaje mi się, że to jest sporo jak na jeden cień. Ale no, Maybelline Color Tattoo są raczej drogie. No i kolejna rzecz zakupiona na promocji przeze mnie w Rossmanie jest to eyeliner z Lovely. Fast Dry, powinien szybko wysychać. Ładne, zgrabne opakowanie. Jak widzicie, ma on pędzelek, a nie gąbeczkę, tak jak większość teraz eyelinerów, które są dostępne na rynku. Ja właśnie szukałam takiego eyelinera z pędzelkiem, ponieważ nie lubię tych gąbeczek, źle mi się nimi maluje. I generalnie tęskno mi było do linerów z pędzelkiem. I co do tego linera, jest to idealny pędzelek według mnie, jest cienki, jest to bardzo cienki pędzelek, bardzo fajnie się nim pracuje. Naprawdę kreski zrobiłam, robiłam je poza kamerą, ale zrobiłam je w mniej niż minutę. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry czas jak na kreski, szczególnie, że są to naprawdę cienkie kreski. I według mnie są ładne, tak jak kresek nie malowałam bardzo dawno, to jestem naprawdę zadowolona z tego, jak mi dzisiaj wyszły. No i powiem, że faktycznie szybko zasycha ten tusz, ten eyeliner, ten płyn. Płyn, który jest w eyelinerze, naprawdę szybko zasycha. Nie wiem, czy jakoś szybciej niż w innych, chociaż no nie, no. Szybko przejdziemy i on praktycznie zaraz jest suchy, także jest to fajnie, bo nie odbije nam się nic na powiekach. Tak, jestem, myślę, że ten eyeliner będzie ulubieńcem z tych rzeczy, które dzisiaj kupiłam. Naprawdę, jeżeli nie umiecie robić kresek, to myślę, że to będzie dobry zakup na początek, żeby nauczyć się robić te kreski. No i on w regularnej cenie, bez promocji, kosztował
kosztuje 7,99, także jest to naprawdę mało, jak eyelinery potrafią kosztować niektóre 30 zł. To ten naprawdę jest w porządku, też nie wiem jak z trwałością, ale to może kiedyś Wam coś powiem więcej. No i dalej tusz. Kupiłam dwa tusze, ale najpierw powiem Wam o tym, który kupiłam, żeby wypróbować, ponieważ drugi kupiłam dlatego, że sprawdzał mi się już wcześniej, mam go do tej pory, ale jest to już końcówka. Dlatego mówię, no ten, który akurat kupiłam jako drugi, jest do przetestowania, również go testowałam. Jest to maskara z Lovely, Curling Pump Up. Maskara, która ma podkręcać i unosić rzęsy. Jest jedna rzecz, którą mogę zdecydowanie powiedzieć o tej maskarze i jest to na pewno to, że idealnie rozczesuje rzęsy. Naprawdę, one nie są w ogóle posklejane, są po prostu idealnie rozczesane. Ona ma podkręcać rzęsy i unosić je, dlatego nie wymagam od niej pogrubienia. Chociaż jak dla mnie, no po prostu brakuje mi po prostu pogrubienia w tej maskarze. Ale jeżeli macie gęste rzęsy, to naprawdę polecam Wam tą maskarę. Polecam po pierwszym użyciu, jeżeli można tak zrobić, ale naprawdę sprawdziła się u mnie świetnie, bo naprawdę podkręciła te rzęsy i je przede wszystkim idealnie rozczesała, no i tak jak widzicie, wydłużyła. Naprawdę ładne są po niej rzęsy. I ona również bez promocji nie jest droga, ponieważ kosztuje 10,99, co jak dla mnie jest naprawdę dobrą ceną, ponieważ maskary, które ja zwykle kupuję, są to maskary z Maybelline i one są w granicach 23 zł, 30. I tak jak mówiłam, kupiłam również drugą maskarę, jest to maskara z Maybelline Volume Rocket, czyli maskara, której używałam wcześniej, zanim mi się skończyła. Jest to maskara naprawdę fajna, naprawdę pogrubia rzęsy, nie skleja ich, wydłuża, no jest cudowna. Ja uwielbiam maskary z Maybelline, jestem fanką. To są moje maskary numer 1. I ta maskara przed promocją kosztowała 32,99 i też wydaje mi się, że cena została podniesiona przed promocjami w Rossmanie. No ale tak czy siak, i tak wychodziła dosyć tanio, więc wzięłam sobie na zapas. I zostały mi już dwie rzeczy. Są to obydwie rzeczy z Vibo. I jedna z nich jest to odżywka do paznokci SOS Weak Nails. I ma to być odżywka dla bardzo zniszczonych paznokci, wyrównywać płytkie, zmniejszać łamliwość, nawilżać, rewitalizować. Po prostu ma nam sprawić, że nasze paznokcie będą świetne. Ja mam bardzo poniszczone paznokcie i stwierdziłam, że chcę się w końcu za nie wziąć. Poza tym chcę, żeby wyglądały ładnie na tym weselu i w ogóle, żeby wyglądały ładnie, żeby zacząć je jakoś malować. Dlatego po prostu przetestuję sobie tą maskarę, tą odżywkę do paznokci. Mam nadzieję, że będzie w porządku i że będzie dobrze działać. Jeżeli używałyście tej odżywki z Vibo, to możecie mi dać znać. No i drugi produkt, który jest również z Vibo, jest to Top Coat, utwardzacz do paznokci. Ma nadawać nam połysk i trwałość. I jest to żelowy top coat, czyli ma nam sprawić, że nasze paznokcie będą wyglądały jak żelowe, tak? Jak zrobione żele. Ma się też utwardzać pod wpływem światła. Powiem Wam, że już raz miałam ten produkt, używałam go chyba raz, później gdzieś on zaginął, bo to jeszcze było u mnie w domu i jakoś wszystkie moje lakiery zginęły i top coaty, dlatego mam teraz 3 lakiery, no i dopiero kupiłam sobie top coat. Ale wydaje mi się, że był w porządku. No i chciałam coś, co mi przyspieszy wyschnięcie lakieru, no i go utwardzi, ponieważ zawsze wszystko mi odpryskuje. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze działać. I to by było na tyle z moich zakupów w Rossmanie. Może nie są to jakieś ogromne zakupy, ale może Wam jeszcze coś podpowiem i uda Wam się jeszcze to zdobyć w Rossmanie, chociaż jest mnóstwo filmów na YouTube, więc już pewnie jakieś rzeczy sobie znaleźliście, które chcecie kupić. I powiem Wam tak, że jest teraz ta promocja minus 49%, ale jak założycie sobie kartę klubu Rossman, to można ściągnąć, jest aplikacja do tego, 3 minutki i macie kartę wyrobioną i kupicie 3 różne kosmetyki, to możecie mieć zniżkę minus 55%. 3 różne kosmetyki do makijażu, na przykład puder, maskara i lakier, i macie minus 55%. I mi odjęło się z ceny tej, które powinnam zapłacić, w sumie 80 zł, dlatego bardzo dużo. Za wszystko łącznie zapłaciłam 66,38.
a powinnam dużo więcej. Dlatego myślę, że no, promocje w Rossmanie to jest coś fajnego. Ja po raz pierwszy z niej skorzystałam, nigdy wcześniej tego nie robiłam, bo nie miałam potrzeby. W tym roku chciałam spróbować, zobaczyć jak to jest, no i dokupić sobie parę rzeczy, które potrzebowałam. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że może do czegoś Was przekonałam, zachęciłam do wypróbowania, do zakupu. Promocja trwa do 28 kwietnia, także jeszcze macie czas. I mam nadzieję, że Wam też udało się coś kupić, zdobyć w tym dzikim szale promocji. Jeżeli tak, możecie napisać mi na dole, co kupiliście, co polecacie, żeby kupić, może na następnej promocji. No i tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!